Panie analityku, proszę nam powiedzieć, kto miał w końcu tego Pegasusa i co z nim zrobił. Jak już wiemy, został pan przysłany przez pana Sorosza tu do nas, by w naszym cyrku senackim opowiedzieć, co tam wymyśliliście z tym Pegasusem. To od początku. Co to jest Pegasus? To takie byle co, ni to gołąb, ni to koń, ale da się na tym jeździć. My przeprowadziliśmy badania na obecność tego czegoś u polityków opozycji w Polsce. Badania polegały na patrzeniu w smartfona i wypowiadaniu zaklęć. No i hokus pokus, Pegasusa miał mecenas Roman G. Nasze przypuszczenie potwierdziło przeszukanie w domu mecenasa, gdzie w piwnicy znaleźliśmy siodło. To porażające, straszne. Mam nadzieję, że siodłem zajęła się już Komisja Europejska i TSUE. A wycieki? Co z poszkodowaną przez Pegasusa rodziną senatora Brejzy? Czy u nich potwierdziły się wycieki? Tak, zarówno pan senator, jak i jego małżonka oraz tatuś mieli wycieki. Zbadaliśmy wirtualnie teren wokoło domu Brejzów i odkryliśmy, że wycieki były ze spalonego niegdyś Toytoya. To śmierdząca sprawa i tym się już TSUE zajął oraz nasz ekspert od cieknących ekskrementów, pan Rafał Trzaskowski. Według naszych badań najwięcej wyciekło pani Brejzowej. To może teraz ja spytam. Misio Kamiński jestem. A co z panią Wrzosek? Niepokojące jest też to, że marszałek Grodzki widział Pegasusa w kopercie, którą otrzymał od pacjenta. Czy ten wątek też sprawdziliście i czy się potwierdził? Tak, tak, wszystko się potwierdziło. Odkryliśmy, że panią Wrzosek straszył Pegasusem w ciemnej bramie osobnik o długim płaszczu i w kapeluszu. Ponieważ nie takie już Pegasusy pani prokurator w życiu widziała, nie zrobiło to na niej wrażenia. Co się tyczy pana marszałka Grodzkiego, to zaklęcie musieliśmy przebić się przez kopertę, ale udało się. Między banknotami był Pegasus. Ale tylko jeden, bo słyszałem, że dwa były tam, tak, i trzeci, tak, jakiś mniejszy. Tak, oczywiście tam. Nawet trzy.